Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Edek vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Horizon. Siema. No i co, przechodzimy już do pierwszego spotkania. Tutaj wykorzystując okazję zapytamy Horizona o parę rzeczy. No więc takie standardy. Jaki masz rangi, jak długo grasz? Dlaczego Rocket jest twoją ulubioną grą? No i resztę to się potem dopytam. No głównie Champion 3. Proszę bardzo, w Rocketa gra bodajże. Rocketa gram od 2 lat, bodajże mam 1500 godzin. No, lubię tą grę przede wszystkim dlatego, że jest inna od wszystkich gier. Jest piłka, i łączy takie dwie rzeczy, które mi się podobają po prostu, czyli te samochody i piłka. Czekaj, coś mi pada, rozłącza. Od wczoraj. Serio? W sensie nie, no ludzie, kluzik. Grać mam? Na razie działa. No nie no, tak na chwilę mi tylko rozłączyło. Albo czekaj, bo coś mi się kabel przyje. Dobra, nieważne. Działa wszystko. No to co? Przechodzimy do kolejnych pytań w stronę Horizona. Okej. Okay. No, żeby nie było za nudno, to się zapytamy. Co tam jadłeś na obiad? O, klasycznie, no. Pierożki klasycznie. Były jedzone. O, to ja też jadłem pierożki, proszę bardzo. A zgaduj jakie? O kurde. Ruskie czy z mięsem obstawiam? Czy na słodkie jakieś? Nie wiem. Kurde, muszę zgadnąć? No, muszę zgadnąć, bo ty też masz jakieś tutaj coś do zrobienia w swoim odcinku. No dobra, no to jak tak jakoś nie bez ekstazy było, jak zgadywałem, to obstawię, że z truskawkami jednak. Nie. Kurde, daleko jest. Nie? Co jest? Padmit, kurde, jakoś kabel mi się zaczyna psuć czy coś. Nieważne. Okej. W każdym razie nie podoba mi się to. Musiał sobie wymienić kabelek. Jest dobrze. Komu z was się też zepsuł kabel, niech to znać. A powiem wam ciekawostkę, tak abstrahując od tego, że nagrywamy Deck vs. Widzowie, to właśnie zacząłem grać po Bluetoothie przez dłuższy okres właśnie przez to, że mi się kabel zepsuł. Odkryłem, że da się. Także no. Może będę musiał powrócić do tej metody przewodów. Ja tego się na klawiaturze gra. Braku przewodów. O, na klawiaturze to już w ogóle. Bez kabli. To znaczy no. Nie do końca, ale okej. Okay. No dobra, to co tam jeszcze ciekawego, powiesz, jak tam ci dzień mija i tak dalej. No, Minecrafcik był grany dzisiaj. Minecrafcik, a ten taki klasyczny, no. Czy ten taki nowy? Bo na Skyblocku był grany. Widziałem, że jakiś nowy w ogóle Minecraft wyszedł, czy coś takiego, jakiś dodatek. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Ale coś tam style? Się nie, no, ten freestyle po prostu sobie poleciałem. Nie widziałem, zagadałem się i nie skumałem, co się dzieje w boisku, dobra. A co, jedynek tam zdradzałeś mi, że za dużo nie grasz. No, twój ulubiony tryb to są dwójki czy trójki? A powiem ci, ostatnio trójki, wiesz, się przerzuciłem. Tak? Jak mam ekipę do gry, to wolę trójki, więc i... Zawsze grałem, jak grałem sam, to grałem dwójki, a ostatnio to lubiłem trójki, bo są takie bardziej spokojne. Nie trzeba się martwić, że jak coś nie trafisz czy coś, to będzie to słabo. Problem. Tak samo możesz sobie na groźniejsze piłki polatać. Bez obawy, że będzie pusty. Więcej luzy jest, nie? No. Oj. Dobra. Nie będzie do zera. No nie, no cóż za zawodnik. Bezlitosny Horizon. No trzeba. Popędził niczym w Forzie. Dokładnie. Okej. Kurczę, już mi się pytania skończyły. O, dobra, to jak nie mam już pytania numer... Co jest? Znowu mi się... Ciekawe, czy wy to słyszycie, to powiadomienie. A co, coś się dzieje? Dobra, co ci mam? Bo... Nie, luźno, to jest takie... Nie, czy mam grać, czy nie? Graj, bo mi tak na pół sekundy jakoś rozłączy na chwilę. Nie wiem, czy ludzie będą słyszeli to powiadomienie. To w sumie takie... Nie wiem, czy to przechwytuje. A czekaj, wymienię sobie kabelek na szybko. Pojadę sobie do ciebie. Co jest z tymi kablami? To czekaj, daj mi ułamek sekundy, szybkie cięcie. Dobra, graj. Znowu jest, wszystko działa. Ciekawy meczek, powiem ci. Ciekawy meczek, taki zaplanowany. I cyk, z zaskoczenia atakujemy Horizona. Bierzemy klikę. Działaj przez chwilę, padzie, okej. Dobra. No, coś tam miałem powiedzieć. A, że generalnie zastanawiam się, czy bardziej tak... Na Twitcha nie przerzucić tej serii Edek vs. Widzowie. Tam na przykład w trakcie jednego streamka sobie pograć z paroma widzami, tak w takiej wersji jak tutaj. No.
Możecie dać znać, co o tym sądzicie. Tam po prostu by można było tego więcej rozgrywać, a ostatnio zacząłem coś tam streamować, to nie byłoby to jakimś takim problemem. No, na Lewiku tak fajnie, nie? Tak, tak sobie. Pięk. Ale niepokoi mnie to, że mi się kolejny kabel rozwala. Aha. Okej. Okay. Jedna z rzeczy, które też nie lubię, jednak jak ktoś mnie zniszczy, nie? Ja to jest najgorsze dopiero. Ja ale lubię teraz niszczyć w rakecie. Ja nie lubię. Się, no, wiadomo, że coś tam fajnie było, nic czasem zniszczyć, ale... Mhm. A co, masz już wiesz, co zagramy w drugim spotkaniu, czy jeszcze będzie wymyślane? Freestyle? Okej. Spróbuję coś fajnego pokazać, zobaczymy, czy mi wyjdzie. Zobaczymy, co pokaże Horizon. No podwójnego bym chciał zrobić, kurde, bardzo, nie? No, podwójnego reseta, ale nie wiem, czy mi wyjdzie. No, ja będę na to liczył, że będzie coś fajnego. Dobra. Teraz znając życie, to wiesz. Dobra, macie. Uj. No, dostaliśmy srogi włomot od Horizona. No, także co, myślę, szybkie cięcie. Mówisz, że freestyle, to myślę, że od razu startniemy. Dobra, to wracamy. To to jak już posłuchaliście, kto zaczyna? Generalnie gramy z nielimitowanym boostem. Ryzen sobie tak marzył. No i co? Tutaj jak zaczęliśmy, to może chcesz kogoś pozdrowić? No ja bym tutaj pozdrowił cały mój team Gravity. Tak w sumie i Lunar Gaming. A już myślałem, że już skończyłeś. A to jeszcze dopiero początek pozdrowień, dobra. Dobra, to bo wiesz, że pozdrowień by było, bo potem ja bym kogoś nie pozdrowił, bo... Ej, czemu ty mnie nie pozdrowiłeś? Czemu pozdrowiłeś kogoś tamtego, a mnie nie pozdrowiłeś, wiesz ty co? Czekaj, bo to nie było za bardzo freestyle, skupiłem się na tym, co mówisz. Nieważne. No, jedziesz. Dobrze. Pytnie po prostu to pozdrowienie i będzie git. Musisz mi mówić challenge, jak jeżdżę. Co mam spróbować strzelić? Dobra. Ty mi też możesz mówić w takim razie. To mów, szybko. No to poproszę Mastiflika od Sealinga. O, odbył sufit. To się nie uda. Nieważne, no dobra, to może tobie zapadamy na zwykły reset. Nie, no i pewnie mi nie wyjdzie teraz, nie? Presja narzucona. Zobaczymy Horizon. Czy to ma? Myślę, że mi nie wyjdzie. Nie wyjdzie. No niestety, nie tam była bramka, ale widzieliśmy staranie w oczach tego zawodnika. Co teraz? Bieg. Nie, to będzie najgorszy freestyle pojedynek, jaki widziałem. Po prostu może nie dawajmy sobie challenge'ów, nie każdy robi. Nie, dobra. Ja będę po prostu sobie mówił, co będę chciał zrobić, czy coś takiego. No ja spróbuję teraz, ja będę było tego podwójnego zrobić ze stanem. Dawaj. No ale... Nie będzie już widzę. To nie będzie. Uwaga, Horizon leci. O kurde. Ładne podbicie. Szkoda, że nie w bramkę. Klasycznie w poprzeczkę, nie? Ale nienawidzę być pod presją tego, że muszę coś zrobić. No tylko daję ci co luz teraz, żebyś sobie się pobawił. O, prawie. W sensie, że muszę coś ładnego zrobić, bo tak normalnie to wiesz, jak jesteś na rankedzie, to wiesz, jak sobie fajnie wystawisz piłkę, no to strzelasz, a jak ci zejdzie, to kombinujesz coś innego. A tutaj... O, ładnie. Nie spodziewałem się, że w ogóle tak do środka czy tam do prawej nawet odbijesz. Myślałem, że tak w lewą stronę strzelisz. W ruchach auta. Mowa samochodu, nie tym razem. No, kurde, a nie, no! Sfejkowałem go, to było wszystko pod kontrolą. Poważnie? Mhm. O, zrobił ci to coś. To nieźle. O, czekaj. Dobra, zostawiam. Kurde! Nie, ale, zamiast... Kurde, ładnie to było. Ale byłem blisko, kurde. Ja nie mam pojęcia, co ja w ogóle mogę spróbować, bo ja nie mam za dużo zagrań w swoim szablonie. Do wyboru. Ojeju, ale to też takie średnie będzie. ten fejki. Horizon, ostatnia próba w tym spotkaniu. Zobaczymy, co się wydarzy już za chwilę. Ale presja. Czy on to zrobi? Jak nie trafi, to niestety nie ma dogrywki, a jak trafi,
To nie tym razem. Nie. Bo jesteśmy najlepszym bramkarzem na tym serwerze. No. No, w każdym razie tutaj tak myślę wyrównane w miarę było. Poza tym, że ja to tak bardziej nie z freestyle strzelałem bramki. O kurde, ale mamy podobne auto. W sensie nieważne, bo ty nie widzisz, że taka jest moda. Chociaż... Masz takie ciemne? Czarne masz? Nie, też mam złote właśnie. Aha. No dobra, no to co, już tak podsumowując, dziękujemy dzisiaj za wystąpienie Horizonowi. A, no i zapomniałem oczywiście standardowo powiedzieć przez cały odcinek, jak ktoś chce wystąpić w przyszłym Edek versus Widzowie, no to zapraszam na Discorda. Tam co jakiś czas oznaczam ludzi z rangą odpowiednią, no i pierwsza osoba kwalifikuje się do odcinka. No i to by było w sumie dzisiaj tyle. Dzięki jeszcze raz, Horizon. Nie ma problemu. No, siema. Cześć.